Witam, witam was serdecznie. Jesteśmy w Poznaniu. Napaliliśmy naszą ciągłowieczkę. Ale ja leję cały czas. Zobaczmy, jeszcze teraz. Zobaczmy na tablecie jakąś. Silnych przesyłek bardziej zewnętrzny chciał z Poznania, bo nie będzie. No jest. Zużyte opakowanie. Nie jest to dużo. 20 koła. Też za zlecenie pewnie przesyłek zwykle byłoby więcej, ale... Skrzypi to cholerny ten fotel. Tylko irytuje. Wyruszamy. Nie wiem, czy nie jest... Czy nie jest to za głośne. Damy trochę ciszej. Żeby to nie zakłócało głosu. Więc sobie lecimy. Te automatyczne światła są po sprawą, bo doświetlają widzę. Do prawej, do lewej. Kaszem. Musicie wybaczyć mi. Tylko jedną rzecz ustawię, bo faktycznie faktycznie zaatakowali. Czy to długa trasa? No, dla mnie to nie, bo jeździło się dłuższe. Thank you.
tego protesa. Muszę wam powiedzieć, że gdyby jeździć typowo ETS-owy, ATS-owy, American Simulator. Biorę zewnętrzne oceny. To jest papier. To maksymalnie 90. Biorę zewnętrzne ocenie obraz film. Już mogę sobie przekroczyć. To jest jak się ma opiekę na dziecko. Szczecin. Tak?
zresztą też sami zdecydujcie, jak wam by odpowiadało taki kanał. Farming. Do kosza, tak. Musimy dbać o jedzenie, o te właśnie takie różne potrzeby człowieka. Posprzątanie na przykład kabiny. Animacja snu, to by było też fajniejsze, że się kładzie na tylnej kanapie, zamyka. To by też było spoko. Tak? Mhm. No masz by. Myślę, że chciałbym urlop, nie? I wyznaczę sobie na przykład od kiedy do kiedy. Patrzymy sobie na przykład w kalendarz i patrzymy, czy będziemy mieli pustą lukę, czy na przykład mieli dostęp będzie wtedy, że każdy miesiąc taki roczny bilans by był. Okresów od stycznia do grudnia i wtedy byśmy na przykład wiedzieli, w których miesiącach jest najmniej dostał, bo jest najmniej kierowca dany mógł zabrać dany film. Ja postawię na przykład robić coś tam. Albo musimy mieć swoje dostawy, swoją fabrykę. O, też nie wiem. No jest potencjał bardzo duży w tej grze. Może by było naprawdę bardzo to zrobić. Naprawdę mega mocną grą, ona mogłaby być.
Bo na razie to jest takie, mówię, no, dziecko, które ma 9 lat, nie? Do pełnoletności, takiej naprawdę życiowej drogi jeszcze brakuje, ale pomysłów tu mogło być naprawdę dużo. Rzeczy, nie? Że jakby w czasie rzeczywistym, żeby się gra toczyła, nie? System w czasie rzeczywistym zbiera informacje ze świata i to, co się da, z tego świata zaimplementował w grze, nie? I żeby można było to w online i w singlu grać, nie? W jednym i drugim implementował, żeby to, nie? Jakieś takie właśnie momenty, no nie? Się targować z klientem, czy tam z jakimś dostawcą, czy coś, nie? No jest naprawdę, ja bym tutaj też fajnie dużo pomysłów wniósł w tą firmę. Wykluczenie. Niestety, się. I... ta gra ma potencjał. Silnik zmienić. Przede wszystkim przenieść elementy, wszystko na nowszy silnik. Najfajniej by było, jakby był na Engine 5, nie? Na Unrealu, ale wątpię, by ta gra działała na tym. Czy może jej zaimplementować by się zaimplementowało, ale czy ona by dobrze chodziła? Czy dobrze by wyglądało? Myślę, że tak, ale... już nie jestem programistą i informatykiem, aby takie wnioski snuć i... No i tak na, jak na tą grę, na te lata, to bardzo ją poprawili graficznie. Tam masz kropki. Tam ci zaniosłem. Uwaga. No, przepraszam, uderzyłem mikrofonem. Tak jak mówię, jesteśmy w Szczecinie. Te wszystkie DLC-y ściągnąć. Jeszcze raz. Będę móc jeździć też na przykład właśnie do... Ukrainy, tylko w Kazachstan. Myślę, że w następnym odcinku już będę mieć.
Podobno promoc działa na tamtych, więc chciałbym to zrobić, więc pewnie będę kombinował. Ok. Trasa już pojechana. Ok. Nie mam, serdecznie dziękuję za obejrzenie. I do następnego.